W starożytnym chrześcijaństwie, gdy chrześcijanin spotykał jakąś osobę niewierzącą, to starał się jej przekazać kerygmat, takie podstawowe głoszenie tego, o co w ogóle chodzi w chrześcijaństwie. Nie chodziło o to, żeby w niedzielę, co niedziela do kościoła chodzić. To chodziło o coś bardziej podstawowego. Ja ten kerygmat chcę przedstawić na kartce. Zostaliśmy stworzeni, jakby taka właśnie biała kartka, wolni, piękni, nieskażeni. No ale dlatego właśnie, że wolni zostaliśmy, stworzeni, człowiek mógł powiedzieć Bogu nie. No i niestety powiedział. Wdarł się grzech w życie człowieka. Zabrudził strasznie jego duszę. O, dużo tam się różnych rzeczy przydarzyło. I człowiek jak po grzechu, taki brudny właśnie, zrobił jedną fatalną rzecz. Zamknął się. No jak się zamknął, jakieś maski nałożył, jakieś fasady, no to tego brudu nie widać. On jest w środku. Jak się z ludźmi spotykał człowiek, no to mógł coś ukryć. Dlatego pierwsze co, jak Bóg przychodzi do człowieka, to mówi, otwórz się. No i jeżeli człowiek chce, niewielu chce się otworzyć i zobaczyć, co tam jest w środku. No ale gdy się otworzy, może mieć znowu pokusę. Nie, ja nie chcę. Znowu, otwórz się. I jak tak człowiek uzna swój grzech, to Bóg zaczyna działać w życiu człowieka i zaczyna układać jego życie. Człowiek nie do końca rozumie, dlaczego akurat tak układa jego życie, potem tak, o co chodzi w ogóle. No ale układa, no i człowiek może się poddać temu albo zrezygnować. Nie, to jest, ja się z tego wypisuję. Układa tak. W pewnym momencie przychodzi czas na to, żeby coś oderwać. To boli. I jak tak boli, no to część może znowu się zamknąć. Nie, ja nie chcę. Znowu tego grzechu nie widać. Nie ma go. Otwórz się. Pozwól mi działać. Zaufaj. No i jak tak działa właśnie, to Bóg dalej może odrywać. Może działać. I okazuje się, że on to zabiera ze sobą. A to, co zostaje, to krzyż. Nie chodzi o to, że jego życie teraz jakoś naznaczone cierpieniem jest strasznie. Nie, nie o to chodzi, tylko chodzi o logikę krzyża. To, że Bóg nas kocha. Że nas kocha aż tak radykalnie, że umarł za nas na krzyżu. Mógł tylko się zranić i jedna kropla krwi by wystarczyła, a on chciał aż tak. Wziął wszystkie winy i grzechy na siebie. I ta logika powtarza się w życiu chrześcijanina. To, co wydawało się być najbardziej bezsensowne, nabiera najgłębszego sensu. To, co wydawało się być największą hańbą i porażką, okazuje się być drogą do największego zwycięstwa. I to jest właśnie życie chrześcijanina. Przez krzyż do chwały.